Was w nowym filmie na moim kanale. Tym razem mam dla Was book haul, bo przecież każdy lubi book haul. Ja lubię oglądać bardzo książki, które ktoś inny sobie dostał i zamówił. Więc uznałam, że sama nagram taki film. Dlaczego? Bo może Wam też się spodoba w moim wykonaniu. Kto wie, kto wie. W kwietniu nie dotarło do mnie zbyt dużo książek, jednakże pokażę Wam właśnie te pozycje, które tutaj mam przy sobie i które właśnie zasiliły moją biblioteczkę w kwietniu i których recenzje na pewno pojawią się w jakiejś tam przyszłości, bliższej, dalszej, zobaczymy. Także zapraszam Was do oglądania. Pierwszą pozycją jest Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, Weroniki Tomalin, i ja tę książkę już czytałam. Jej recenzja jest już na blogu, także jeżeli chcecie, możecie sobie ją przeczytać. Ja zdradzę Wam tylko tyle, że jest to książka, która bardzo mi się podoba. Mimo swojej schematyczności, przyjemnie spędziłam przy niej czas, także jeżeli poszukujecie takiej właśnie książki, to jak najbardziej powinniście właśnie sięgać po tę historię. Kolejną pozycją, jaka de facto zasiliła moją biblioteczkę, ale mam ją na czytniku, jest to 1000 kawałków Anny Ziobro od wydawnictwa Oficynka. I jest to powieść obyczajowa, romans. Ja jeszcze nie przeczytałam, ale na pewno się za nią niedługo zabiorę. Jestem bardzo ciekawa, czym zachwyci mnie ta historia, czy znajdę tam w niej jakieś wady i tak dalej. Także jej recenzja na pewno się pojawi. No i kolejną tutaj od razu Wam pokażę. Nie, to jest. Tu jest. Właśnie. I na scenie jest Chirurg Michała Larka, również od tego samego wydawnictwa. Jest to thriller, krwawy thriller, także na pewno spędzę przy nim bardzo dobry czas, bo czasami lubię sobie sięgnąć właśnie po takie dosyć krwawe, mroczne historie, więc jak najbardziej sięgnę sobie również po tę książkę i recenzja również kiedyś tam się pojawi, więc na pewno zostaniecie powiadomieni o tym fakcie. Następnie mamy Wszystkie nasze tajemnice Jess Ryder od wydawnictwa Burda. Jest to kolejny thriller psychologiczny, z tego co kojarzę. I podobno jest to książka dla miłośników Dziewczyny z pociągu, a mnie Dziewczyna z pociągu bardzo się podobała. Właśnie należy do tej grupy osób, które były zachwycone całą tą powieścią i zakończeniem, także jeżeli tamta książka mi się spodobała, to myślę, że ta również. No i recenzja również pojawi się w niedługim czasie na kanale i na blogu. Następnie mamy Złodzieja dusz autorstwa Anety Jadowskiej. Ja z tą autorką już miałam przyjemność spotkać się podczas lektury Martwego sezonu i bardzo spodobał mi się styl pisania tej autorki, więc z chęcią sobie sięgnę właśnie po tę pozycję. A jest to pierwszy tom heksalogii o Dorze Wilk, czyli z tego co kojarzę będzie to 5 tomów, 6 tomów, jakoś tak. No i tej pozycji recenzja również się pojawi niedługo na kanale. Ja jeszcze jestem przed lekturą, ale podejrzewam, że z Anetą Jadowską będzie tak, że ja po prostu siądę i przeczytam tę książkę praktycznie na raz, więc na pewno Wam wkrótce o niej opowiem. Następnie mamy dwie książki od wydawnictwa Czarna Owca. Są to dwa, jeden thriller, drugi to kryminał, Piętno oraz Podejrzany. Oba to grubaski, także myślę, że ich czytanie będzie przyjemnością, bo ja nie kryję, że lubię takie troszeczkę grubsze historie, bo można się w nie bardziej, że tak powiem, zagłębić. No ale z drugiej strony nie wiadomo, czy nie wyjdą zbyt przegadane, zobaczymy. Mam nadzieję, że ich recenzja również pojawi się wkrótce na kanale i na blogu, więc również wyczekujcie. No i cóż, no nie mogę się doczekać, a okładka Piętna to po prostu jest mistrzostwo świata totalne. I nie ukrywam, że to właśnie okładka jako pierwsza przykuła mój wzrok. Następnie mamy znowu dwie książki, tym razem od wydawnictwa Poradnia K. Jest to drugi i trzeci tom serii o Enoli Holmes, czyli młodszej siostry, czyli o młodszej siostrze Sherlocka Holmesa. Ja czytałam pierwszy tom już kilka miesięcy temu, bardzo mi się on podobał. Mimo to, że jest to literatura bardziej skierowana do młodzieży, do młodszej młodzieży może nawet, to nie ukrywam, że bardzo chętnie sięgnę po te kontynuacje. I tutaj mamy tak, sprawę leworęcznej Lady, także bardzo ciekawie, no i sprawę złowieszczych bukietów. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się przeczytać te pozycje.
Jak widzicie, one są przecudnie wydane i nawet zaraz Wam pokażę w ramach ciekawostki, jak wygląda pierwszy tom i jak one się będą prezentować w ogóle na półce. To niebieskie to pierwszy tom właśnie, czyli sprawa zaginionego Markiza i tak się to będzie mniej więcej prezentować. Uważam, że bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się w ogóle podoba, że te książki są wydawane w twardych oprawach. Więc co? Więc myślę, że właśnie niedługo się zabiorę za te dwa tomy i również napiszę i nagram ich recenzję. No i już przedostatnia i przedostatnia książka, jakie zasiliły moją biblioteczkę, to są dwie książki od domu wydawniczego Rebis i jest to tak. Sekretne życie zwierząt, czyli książka nietypowa jak na mnie, bo ja nie czytam raczej takich naukowych czy też przyrodniczych powieści, ale ten tytuł bardzo mnie zainteresował ze względu na to, że Marta Mrowiec bardzo go polecała. Więc stwierdziłam, że w sumie dlaczego by nie, a czasem warto zobaczyć, co szumi wśród innych gatunków literackich. A drugą powieścią jest to powieść historyczna, czyli Wespezjan, Trybun Rzymu. I jest to powieść historyczna i jej akcja rozgrywa się w starożytnym Rzymie, więc będzie świetnie, świetna zabawa. No i cóż, jako ciekawostka powiem Wam, że ja się w ogóle nie spodziewałam, że ta książka będzie w twardej oprawie. Ja myślałam, że ona będzie w miękkiej okładce, ale mało tego. Zaraz ja Wam pokażę, to jest twarda oprawa z obwolutą, słuchajcie. Także no nic, tylko się cieszyć, że takie piękne wydania u nas na rynku się pojawiają. No i co? No i na pewno jak przeczytam, to pojawi się gdzieś recenzja i dam Wam znać, co sądzę o tych pozycjach. Ostatnio już książką w kwietniu, jaką sobie kupiłam, czy jaką zamówiłam, jest to Wierzyliśmy jak nikt od wydawnictwa poznańskiego. Ja sobie tę książkę kupiłam w ramach tej promocji, którą mieli na stronie Wydaje Nam Się na Światowy Dzień Książki, czyli to było 23 kwietnia i zamówiłam sobie tę książkę do mojej siostry, więc nie mam jej fizycznie tutaj ani nigdzie, ale na pewno gdzieś tam na Instagramie, jak będę już miała, to ją pokażę. I co? No i bardzo nie mogę się doczekać jej lektury, bo bardzo dużo osób ją zachwalało i ja stwierdziłam, że skoro to może być troszeczkę podobne do mojego życia, a ja małe życie bardzo lubię, bo czytałam kilka lat temu, no to musiałam sobie ją zamówić, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Także to by było na tyle z tego book haulu. Zaraz zobaczę, ile dokładnie książek tam do mnie dotarło. No i co? No i napiszcie mi, ile Wasza biblioteczka zyskała nowych książek w kwietniu. Jak zyskała 0, to wow, jestem godna podziwu, bo nie godna, tylko pełna. Jestem pełna podziwu, bo no cóż, ja się nie mogę powstrzymać czasami, muszę kupić jakąś książkę. Ale dobra, to jest nieważne, nieważne. Zapomnijmy o tym. To co? Za chwilę Wam pokażę, ile dokładnie jest tutaj nowych książek. Słuchajcie, zaraz mi ręka odpadnie, ale policzyłam łącznie z tą, której nie mam przy sobie. Policzyłam, że doszło do mnie 10 pozycji nowych, także jej, 10 nowych książek do czytania. No i co? No i mam nadzieję, że spędzę przy nich świetnie czas. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się już w następnym filmie.